Witajcie kochani na Tarot Esme. Przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych byków na październik 2022 roku. Przygotowałam dla Was, drogie byki, talię tarota Illuminati i jak zwykle talię Życie z aniołami, z której popatrzymy przesłanie anielskie na ten miesiąc. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania i proszę, by Wasze wyższe ja również Was prowadziły zgodnie z Waszym najwyższym dobrem, gdy będziecie oglądać to czytanie w swoim czasie. Okej. Kochani, jeszcze chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że czytania tarota wskazują na pewne potencjały, energie, z którymi można pracować świadomie lub nie. Oczywiście każdy ma możliwość wyboru. Proszę nie traktować tych czytań jako jedynej prawdy, czy jakiegoś tam fatum, czy czegoś niezbywalnego, lecz po prostu jako inspirację do pracy nad sobą, do pracy nad swoim życiem. Więc no myślę, że bardziej właśnie jako taką inspirację zwróćcie na to uwagę, zwłaszcza jeśli będziecie czuć, że to z Wami rezonuje, to wtedy rzeczywiście tam jest coś takiego dla Was ważnego, z czym warto popracować. Okej, no dobrze, drogie byki, co dla Was na październik? Jakie wskazówki na październik dla byków? Październik 2022 roku. Co dla byczków? Jakie wskazówki? Jakie przesłanie na październik 2022 roku? Drogie byki, co dla Was? Zabawa, no proszę. Musicie o tym pamiętać. Aniołowie Wam przypominają, żeby nie zapominać o tym, że w naszym życiu potrzeba jest trochę też luzu jakiegoś. Też trochę rozrywki, może właśnie, żeby potańczyć, może żeby pośpiewać, może żeby pójść na jakiś koncert, może gdzieś się wyskakać. Czasami w stresie na przykład bardzo taniec jest pomocny. Ja już nie mówię o jakimś tańcu nie wiadomo jakim wyuczonym, tylko puszczeniu sobie muzyki i potańczeniu na środku pokoju, wyskakaniu, wytrzepaniu z siebie stresu. To też może być bardzo pomocne, ale przeczytajmy znaczenie tej karty. Najpoważniejsze sprawy w naszym życiu są jedynie zabawą duszy, która uczy się bycia jednością przez doświadczanie emocji i działanie w świecie materii. Zapomnijmy o świecie dorosłych, choć przez chwilę. Czy pamiętamy, kiedy ostatni raz bawiliśmy się ze swoją rodziną lub ze znajomymi, beztrosko śmialiśmy się? Tylko przez zabawę odnajdujemy tajemnice życia i uczymy się bycia całością w radości i świetle. Zabawa to zbyt poważna sprawa, aby ją lekceważyć. Pozwólmy swoim ukochanym cieszyć się razem z nami. Anioły uwielbiają się bawić, zawsze bawią się razem z nami. Kiedy się śmiejemy, ożywiamy cały wszechświat. Afirmacja na październik dla Was. Kochamy życie przez zabawę. Jesteśmy życiem w radości i świetle. No, kochani, październik zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. Ja już nie mówię tutaj może o jakichś hucznych zabawach i tak dalej, ale żeby znaleźć czas w życiu na celebrowanie go. To jest, myślę, że taka bardzo też ważna rzecz. Bardzo często o tym zapominamy. Bardzo często skupiamy się na tym, co takie poważne. Skupiamy się też na tym wszystkim, co nam gdzieś tam w tych tubach medialnych też mówią, co nam obniża poziom energii. Tu zwróćmy uwagę na tą lekkość bytu, mimo wszystko. Zwróćmy uwagę, że nawet gdy sytuacja nie jest jakaś specjalnie szampańska, prawda, też możemy znaleźć przestrzeń, miejsce do tego, żeby cieszyć się życiem. Czasami małe potrafi być wielkie i też w takiej codzienności warto znaleźć na to czas. Tak jak mówiłam wcześniej, może właśnie chwilę potańczyć do jakiejś swojej ulubionej muzyki. Ja przyznam się, że ostatnio bardzo często to robię. Bardzo często nawet właśnie po wstaniu, nim jeszcze zrobię sobie jakąś herbatkę, to włączam
Jest taka jedna piosenka, słuchajcie, trochę reklamę teraz zrobię, ale strasznie, strasznie ją lubię. Piosenka nazywa Niech nam wszystkim będzie dobrze. Ani Sowy. Sowy? Boże, chyba tak. Nie jestem pewna, ale chyba tak. W każdym razie piosenka tak się nazywa, więc poszukajcie sobie tej piosenki. To jest piosenka, która jest nie tylko na rano, jest też na południe i na wieczór, na każdą chwilę. Jest cudowna po prostu. Ma taki pozytywny ładunek energetyczny, że na samą myśl już mi się buzia śmieje. Także kochani, przy okazji tutaj skierowałam was do tej piosenki. Może ją już znacie, ale pamiętajcie o tej zabawie, pamiętajcie o tym, żeby dać sobie trochę relaksu, trochę tej zabawy w życiu, tej lekkości. Ok, no zobaczmy, co się pokaże w kartach Tarota. Ja tę piosenkę kiedyś wrzucałam na społeczności, w zakładce społeczność na mojej stronie internetowej, znaczy na moim kanale tutaj na YouTubie, także też tam ją możecie znaleźć. Jak zjedziecie w dół, na pewno jest. Jakoś niedawno ją wrzucałam, za 2 miesiące temu może. Byki, byki, co dla naszych kochanych byków? Jakie energie, jakie potencjały dla was, kochane byki, na październik 2022 roku? Nasze kochane byki słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla was, kochani, na październik 2022 roku, byki? Główna energia. Gwiazda, wow. Przeszłość, as mieczy. Przyszłość, wieża, co wam będzie pomagać, czwórka mieczy, co wam może przeszkadzać, 10 mieczy, rezultat, rada, as kielichów. Jest przełożenia głupiec, jest czas, idzie czas nowego, czas zastanowienia się nad wejściem w zupełnie nowe energie życiowe. Tutaj musi nastąpić, mam takie wrażenie, że u wielu byków będzie musiała nastąpić po prostu przebudowa tego wszystkiego, co do tej pory w swoim życiu miały. Może to się wiązać też z nowym zupełnie spojrzeniem na życie, z nowym spojrzeniem na przyszłość. Też no, karta gwiazdy bardzo dobra, jedna z najszczęśliwszych kart w tarocie, prawda? Ale jest to karta, która wskazuje na to, że nawet gdy pojawiają się jakieś trudniejsze sytuacje życiowe, że zawsze potem właśnie może być nam znów dobrze. I myślę, że ten październik dla niektórych byków może być takim czasem przejściowym, takim czasem, w którym nie wolno tracić wiary, nadziei na właśnie na dobro, na te dobre rzeczy w życiu. To może być też czas nowego początku. Czyli może być na przykład, dla niektórych to może być nowa praca, dla innych to mogą być zupełnie jakieś wzięcie się za zupełnie jakieś nowe projekty zawodowe niż do tej pory. Dla innych mogą to być też roszady w związkach różnego rodzaju, wchodzenie w nowe związki albo wyzwalanie się ze starych związków. Tutaj może być też zmiana postępowania, zmiana sposobów działania w uzyskaniu tego, czego pragniecie. Być może te rzeczy, które były w przeszłości, trzeba było no, odciąć tym mieczem. Też tak może być, że ten as mieczy tutaj wskazuje, że niedawno zrozumieliście, że pewnego rodzaju zachowania, które były do tej pory z waszej strony, albo już nie skutkują, albo na przykład czasami tak jest, że nie ma tej odpowiedniej komunikacji, jaką by się chciało, czy z osobami, czy z instytucjami i tak dalej. Tu jest wchodzić w grę
zupełnie nowy sposób bycia, nowy sposób postępowania, nowy pomysł w ogóle. As mieczy jest tą nową ideą, nowym pomysłem, takim nagłym przebudzeniem, uświadomieniem sobie, czego chcę, czego nie chcę i jak to ma wyglądać, jak ma wyglądać dana sfera życia, dana sytuacja, w zależności od tego. To jest czytanie ogólne, więc mówię ogólnie. I dlatego też ważne jest, żeby w momentach tych początkowych, bo też tutaj asy są tym momentem początkowym, karta głupca też mówi o tym wyjściu na tą nową drogę, a karta gwiazdy mówi o tym, żeby właśnie z wiarą podążać w tym kierunku, no, który sobie wytyczyliście, w tym nowym kierunku. Tutaj też trzeba mieć świadomość, że jesteście chronieni, że to nowe posunięcie, nowe zagadnienie w waszym życiu, nowa droga jest gdzieś tam zaopiekowana. Ci aniołowie też tutaj w tej energii zabawy mówią wam, żebyście nie skupiali się na negatywach, żebyście się skupiali na pozytywach. To jest coś takiego jak w tym sławetnym takim powiedzeniu: ty nie masz nic, ja nie mam nic, zbudujmy fabrykę, prawda? Z Raymonda, zdaje się, to było, już nie pamiętam teraz. Ja czasami jak stawiam karty, to słuchajcie, te wszystkie takie rzeczy, które się wie, gdzieś tam wyskakują z głowy. Ale wiecie, o co mi chodzi. Z ziemi obiecanej w każdym razie. I to jest właśnie, to może być właśnie taka energia, że w sytuacji, gdzie trzeba na przykład, chce się albo trzeba zaczynać od nowa, tutaj nie wolno tracić nadziei. I to jest tutaj bardzo ważna rzecz. Zwłaszcza, że w karcie przyszłości jest karta wieży, która mówi, że jakaś przebudowa będzie konieczna, że być może albo trzeba będzie zmienić plany, albo trzeba będzie sposób realizacji tych planów zmienić. Przede wszystkim też ważną rzeczą będzie to, żeby nie wchodzić tutaj w energię jakąś taką lękową. Ja do karty wieży dołożę kartę, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć. Co przy tej karcie wieży jest? As mieczy. Czyli to tutaj mamy powtórzenie tej samej karty, prawda? Mamy dwa asy. I przy karcie wieży jest as mieczy, więc to może być sytuacja nagła. To może być taka sytuacja, w której albo sobie nagle uświadomicie, że w ten sposób dalej już czy jakaś sytuacja, czy jakaś sprawa, jakiś projekt, jakaś relacja, że coś nie może dłużej w ten sposób funkcjonować i trzeba będzie podjąć takie decyzje, być może których do tej pory, no być może już myśleliście o tym, żeby tak zadziałać, ale w karcie wieży to jest zawsze taki lęk, czy zdobędę się na to. To może, no dla niektórych to może być na przykład ktoś powiedzmy chciał pójść zrobić coś sobie u dentysty na przykład, bo też to może tak być. To jest czytanie ogólne, to nie muszą być od razu jakieś nie wiadomo jakie rzeczy. Więc coś, co wiadomo, że już dłużej nie wytrzyma. To też mogą być różne takie sytuacje, na przykład, że coś było reperowane, robione. I w końcu wygląda na to, że już nie można tego dłużej reperować, tylko trzeba to całkowicie zreformować. Ja to mówię, że są takie rzeczy na drucik, jak prawda, w domu czasem, że coś tam zrobimy, jak to się mówi, na drucik, żeby było funkcjonalne, żeby działało, ale w końcu i drucik się przerwie. Więc tutaj też tego typu rzeczy mogą mieć miejsce. Co robić? Pozwolić sobie. Czwórka mieczy jest na pozycji, co będzie pomagało, co robić. Pozwolić sobie na odpoczynek, pozwolić sobie na spokój, na czas też, żeby dać sobie czas, żeby te sprawy, o które będzie chodziło, żeby miały czas tak jakby zregenerować się, uzdrowić. Czyli na przykład jeśli na przykład stwierdzicie, że już dłużej nie chce chodzić do tej pracy, to też pozwolić sobie znaleźć czas na to i takie możliwości, żeby odpocząć, żeby właśnie jakiś czas na przykład nie mieć pracy, jeśli macie taką oczywiście możliwość. Jeśli będą to jakieś wydarzenia międzyludzkie i tak dalej, to też właśnie
szukać spokoju, szukać trochę takiego odpoczynku, regeneracji, to jest ważne, wysypiać się, to też jest tutaj bardzo ważne. No i też właśnie to myślenie pozytywne tutaj, mimo wszystko. Bo tutaj chodzi o to, żeby nie pozwolić dać się jakimś negatywnym myślom owładnąć. Tutaj dlatego ten spokój się tak bardzo pokazuje. Też izolować się od rzeczy, które z jakiegoś powodu dla was mogą burzyć wasz spokój. Czyli też bym powiedziała od mediów na przykład. Też na to zwróćcie uwagę, żeby się nie straszyć, bo też tutaj ta wieża, ona też może sugerować, że coś wiecie, no mogą nam znowu coś nas straszyć czymś. Więc tutaj też na to zwróćcie po prostu uwagę, żebyście byli chronieni. No chronieni jesteście, bo jest karta gwiazdy. Co może wam przeszkadzać? Karta dziesiątki mieczy. 10 mieczy jest kartą, która będzie przestrzegała przed poddawaniem się, przed też robieniem dużej rzeczy z czegoś, prawda? I myślę, że to jest taka najważniejsza informacja, która idzie z tej karty, żeby nie odpuszczać sobie spełnienia waszych pragnień, waszych marzeń. Tutaj najważniejszą rzeczą jest ta karta gwiazdy. Ona mówi, że jesteście chronieni po prostu, że tutaj nic złego się nie stanie, że nawet jak przyjdą jakieś trudne informacje czy coś tam, to trzeba będzie im po prostu uciąć łeb, jak to się mówi, no. Nie dopuścić ich do nas, prawda? Sprawić tak, żeby był spokój, żeby to w was w żaden sposób nie uderzało, żeby was to nie powalało. To jest najważniejsza rzecz, żeby być, po prostu pozostawać w takim zaufaniu do życia, do źródła, do Boga, do wszechświata, jak zwał, tak zwał. A wtedy po prostu na tym wszystkim powstanie nowa siła, która będzie dla was bardzo, bardzo korzystna. I tu pokazuje się ona jako As Kielichów. Przecudowna karta. Przecudowna karta. To w ogóle jest cudowna informacja dla was, drogie byki, bo dla jednych może to być nowa miłość, na przykład. Dla innych to może być właśnie nowa wiara, nadzieja na lepsze jutro, czyli po jakimś czasie takiego właśnie zalęknienia i kotłowania się różnych rzeczy, nagle okazuje się właśnie, że ta nowa droga jest właśnie idealna, jest prosta, jest dobra, że niepotrzebnie się tyle bałam. No, tak, ja bardzo często to słyszę na sesjach indywidualnych właśnie, że Boże, dlaczego tak długo zwlekałam z czymś tam, nie wiem, jedna pani z rozwodem, druga pani z czymś tam. Różnie to bywa. A tutaj to są takie karty, które mówią, nie bój się, nie ma się czego bać, jesteś prowadzony, wszystko idzie dobrze. Ważne, żeby dać sobie czas, żeby nie pozwolić się ładować tym negatywem, nie dopuszczać, nie poddawać się, bo tutaj otwiera się nowa przestrzeń, prawda? Bo tutaj zaczyna się nowy sposób życia, nowy sposób otwierania serca, nowy sposób postrzegania rzeczywistości. Dwa asy mieczy też tutaj mają swoje znaczenie. Asy w czytaniach są bardzo dobre, one otwierają nowe przestrzenie. Są kartami nowych początków, lepszych początków. Więc tu będzie się z czego cieszyć. Będzie tutaj czas na tę zabawę, o której mówią aniołowie. Ja myślę, że ta karta anielska tutaj pokazała się dla was po to, żebyście pomimo jakichś lęków, pomimo sytuacji, które na początku gdzieś tam mogą wywoływać jakieś takie poruszenie, żebyście pomimo to pamiętali o tym, że życie o was dba, prawda? I żeby znaleźć to szczęście, pragnienie, miłość, to czego tak naprawdę chcecie, to też musicie tak jakby do tego lustra życiowego wysyłać pozytywne wibracje. Czyli jeśli chcesz znaleźć szczęście, to też po prostu bądź, już pokazuj tak, jakby to było. Czyli ciesz się życiem, ciesz się tą chwilą, która jest ci dana w tu i teraz. To jest też bardzo, bardzo ważne. A wtedy te nowe początki mogą być dla ciebie bardzo, bardzo korzystne. Więc tu może być nowa miłość, to może być nowa praca, to może być też uświadomienie sobie, w jaki sposób chcę teraz funkcjonować, czyli nowy styl życia, to może być też
takie zakochanie się w czymś, takie uświadomienie sobie, jak chcę funkcjonować, co chcę robić, co jest dla mnie ważne. To może być też jakieś, dla niektórych też może być jakieś nowe hobby, czy no, cokolwiek, coś, czemu oddajemy swoje serce w pewnym sensie, gdzie uświadamiamy sobie, że ja tego chcę, to jest właśnie to, za czym chcę podążać, że to jest właściwa droga. To jest ta właściwa droga, o której ta gwiazda tutaj mówiła. Kochani, ja Wam życzę, żeby ten październik przyniósł Wam właśnie taką nową drogę, pełną szczęścia, pełną tej obietnicy spełnienia, bo karta gwiazdy tutaj o tym spełnieniu mówi i to, na co postawicie teraz w październiku, przyniesie Wam dobre owoce w przyszłości, jeśli tylko nie będziecie poddawać się, jeśli nie ulegniecie lękom, jeśli tylko nie dopuścicie do swojego życia negatywu i pozwolicie, by ta nowa przestrzeń, która się wytworzy z tymi nowymi informacjami, żeby ona się właśnie zregenerowała i mogła wtedy podnieść się i wydać ten wspaniały owoc tutaj w postaci asa kielichów, czyli tej kwintesencji miłości w naszym życiu. Pozdrawiam serdecznie, drogie byki. Niech to będzie dla Was wspaniały, wspaniały miesiąc. Życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. Pa.